Pamiętasz, jak chodziliśmy w ortezach? Spotkaliśmy się dziś na tej bardzo podniosłej uroczystości, żeby przedstawić naszych kandydatów do Rady Miasta. I powiem tak, drużyna, która to te wybory wygra. To jest właśnie ta drużyna, którą Państwo widzicie. Dlaczego zdecydowaliśmy się wspólnie połączyć siły? Dla mnie jest to po prostu naturalne. Mamy taki sam praktycznie elektorat. To dowiodły wcześniejsze wybory. W 2014 roku, w 2018 roku, teraz mamy 2024 rok. Widzimy, jaka jest sytuacja w naszym mieście, jak ważne są to wybory. Wygraliśmy 15 października w Polsce, odsunęliśmy PiS od władzy. Widzimy duże niebezpieczeństwo tego, że w naszym mieście mógłby PiS powrócić do władzy. Podeszliśmy do tych wyborów bardzo profesjonalnie, przeprowadziliśmy badania, skonsultowaliśmy i postanowiliśmy wspólnie z panem prezydentem Andrzejem Sitnikiem, z bezpartyjnymi siedlcami, połączyć siły, założyć wspólny komitet wyborczy wyborców, bezpartyjnych siedlec i Koalicji Obywatelskiej. Na czele tej zwycięskiej drużyny stanie prezydent Andrzej Sitnik, który jest sprawdzonym samorządowcem. Po bardzo ciężkich 5,5 roku kadencji udowodnił swoją wartość. Miał mimo rzucanych kłód pod nogi, mimo naprawdę sytuacji bezprecedensowej, bo szanowni Państwo, w ciągu tej 5,5-letniej kadencji wydarzyły się takie rzeczy, o których 20 lat minie i czasami się nie dzieją. Mieliśmy taką pandemię, która pierwszy raz zagościła nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Wojna na Ukrainie, problemy z uchodźcami, ale i również destrukcyjna polityka Prawa i Sprawiedliwości. Ja reprezentuję formację, która zawsze jest za decentralizacją. Władza i pieniądze jak najbliżej ludzi, samorządów. PiS ma odwrotną politykę. Centralizuje. Centralizuje po to, by dawać swoim. A w 2018 roku PiS przegrał wybory samorządowe z kretesem w całym kraju. Wygrał tylko chyba w trzech takich większych miastach jak Chełm, Otwock, Zamość. Sobie wyobraźcie. Dzisiejszy budżet naszego miasta, Siedlce, 2024, jest niewiele większy od tego, który pan prezydent Andrzej Sitnik zastał w 2019 roku. A zobaczcie, ile się zmieniło, jak wzrosła płaca minimalna, jak wzrosły ceny energii i innych mediów, dofinansowanie. Tak jak liczyliśmy lekką ręką w ciągu tych 5,5 roku, zabrano nam bez mała 600 milionów złotych. Jaka to jest kwota, to sobie możemy wyobrazić, ile za tą kwotę moglibyśmy zrobić. Ale nie spotkaliśmy się tu po to, żeby narzekać. Ja patrzę z optymizmem. Wygramy te wybory, mimo że przeciwnicy, tak jak widzimy, przeciwnicy, czyli kontrkandydaci naszego prezydenta Andrzeja Sitnika, reprezentujący PiS albo będący wcześniej w PiSie, ale my te wybory wygramy. Ja zdecydowałem się kandydować do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, ponieważ tam są środki, możliwości i jeśli się powiedzie, będę godnie reprezentował nasze miasto, będę pilnował, żeby te środki, które będą dzielone z KPO unijne, spływały do naszego miasta, tak jak do innych samorządów, żebyśmy nie byli w żaden sposób dyskryminowani, pokrzywdzeni. Dziękuję bardzo. Wiele dyskusji o tym, o czym tutaj mówił Krzysztof, że przyświeca nam jeden cel, aby służyć mieszkańcom, czyli naszemu miastu i rozwijać. Więc stąd stworzenie takiej drużyny, która jesteśmy przekonani, będzie miała większość w Radzie Miasta Siedlce i wtedy tylko od nas będzie zależało i z powodzeniem, jak to miasto będzie się rozwijało. Przy poparciu, tak jak Krzysztof powiedział, jesteśmy w stałym kontakcie już z członkami rządu, którzy zapewniają nas, że samorząd to jest to, co najważniejsze, bo to jest najbliżej mieszkańców, bo wiedzą najlepiej, co potrzeba w danym samorządzie i tam będą przekierowywane środki, które będzie można sensownie zaplanować. Także efekt długich, wielu rozmów i dzisiaj
idziemy razem jako koalicja po to, żeby służyć naszym mieszkańcom. Dziękuję serdecznie. Jesteśmy, zawsze będziemy do Państwa dyspozycji. Dziękuję Krzysztof. A teraz już przechodzimy do prezentacji naszego programu. Szanowni Państwo, to co najważniejsze. Ja może trochę z boku, żeby... Infrastruktura drogowa. Priorytetem nadchodzącej kadencji będą remonty, jeszcze raz remonty ulic, chodników i ścieżek rowerowych oraz dostosowanie infrastruktury miejskiej, uwzględniając potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Chcemy, by nadchodząca kadencja stała pod znakiem radykalnej zmiany na lepsze, jeśli chodzi o nawierzchnię ulic, jakość chodników czy wygodę korzystania z rowerów jako środka transportu. Planujemy utworzenie miejsc parkingowych na obrzeżach miasta i dobre skomunikowanie ich ze ścisłym centrum transportem miejskim. Wykorzystując potężne środki z Krajowego Planu Odbudowy, czy we współpracy z wojskiem umowy na ponad 160 milionów. Kochani, 160 milionów. Podpisałem w 2022 i 2023, a był to efekt negocjacji od połowy 2019 roku. Więc jak kogoś słyszycie, kto, przepraszam, coś się pod to kolokwialnie mówiąc podpiąć, to nic wspólnego z tym nie ma, a my to już zrobiliśmy i to mamy. Ten cel z pewnością uda się osiągnąć, jesteśmy do tego zdeterminowani. I kochani, tak jak tutaj już wspomniał Krzysztof, tylko w trzech dziedzinach. Zabranie nam PIT-u, kolokwialnie mówię, zabranie nam PIT-u, bo tyle zostało zmniejszone wpływy z PIT-u do naszego miasta, to ponad 130 milionów, niedoszacowanie subwencji oświatowej, grubo ponad 300 milionów i wzrost najniższej płacy, okej, potrzebny. Tylko czy ktoś słyszał, że to rząd zabezpieczył środki, czy samorządy? Czy ktoś słyszał, że poprzedni rząd mówił, że za to zapłacą samorządy? Nie, a myśmy musieli za to zapłacić. Więc kwota blisko 600 milionów. A pewnie pamiętamy remont ulicy Cmentarnej, niecałe 2 miliony. To pomyślcie sobie teraz, tylko te 600 milionów. Nie mówię o wzrostach kosztów utrzymania. To jest ponad 300 ulic w naszym mieście. Ja bym się pytał mieszkańców pewnie, czy razem tutaj z radnymi, w jakim kolorze układać chodniki, w jakim, jaka nawierzchnia na ulicach, ale to przed nami, bo teraz już będzie normalnie i będziemy mogli w kolejnej kadencji to wszystko zapewnić, jeśli chodzi o infrastrukturę drogową. Co jest najważniejsze, to również tam wszędzie, gdzie budujemy, gdzie remontujemy, są ścieżki rowerowe tutaj. Pan Romanek Naciu ciągle napierał, że nie z kostki, tylko z asfaltu są i bariery pokonywane i teraz już będziemy tylko w ten sposób robili. A jeszcze chcę zwrócić uwagę na jedno. Teraz już ci, teraz Pana Góra o tym mówi, a na pewno Państwo zauważyli. Od 19 roku, od tej kadencji, wszędzie tam, gdzie remontujemy ulicę, gdzie budujemy, ja nazwałem to małą retencją, i wszędzie tam, gdzie są tereny zielone, są zagłębione w stosunku do jezdni czy chodników. A po to, aby woda, deszczówka była zachowywana na miejscu, spływa to wszystko na trawniki. Trawniki, jakie susza, są o miesiąc dłużej zielone, a nie mamy gejzerów, jeśli chodzi o kanalizację deszczową. I o to chodzi, żebyśmy zatrzymywali to i budowali małą retencję. Także taki jest nasz program, jeśli chodzi o infrastrukturę drogową. Proszę o brawa, bo to duże wyzwanie, ale my jesteśmy pewni, że to zrobimy. Bo tylko uczciwie przekazywane środki do samorządów. Ekologia i gospodarka odpadami. Kontynuujemy wielką inwestycję, czyli budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów, która pozwoli na uporanie się z kilkoma problemami. Zagospodarujemy odpady, wyprodukujemy tzw. zieloną energię, zatrzymamy wzrost cen śmieci i energii cieplnej, a także zadbamy o jakość powietrza w mieście. I na pewno Państwo słyszeli już niejedne opowieści, jak to opozycja jest nieszczęśliwa, bo powstanie instalacja termicznego przekształcenia odpadów. A ja mam przeogromną satysfakcję. Pierwszy wniosek w Polsce, który został zakwalifikowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Pierwsza umowa, która została podpisana przez przedsiębiorstwo energetyczne i nie znam innego programu. 99,96% to są środki zewnętrzne.
a przedsiębiorstwo energetyczne z własnych środków ma dołożyć niecałe 0,03% do tej inwestycji. Przekłada się to tak, że pozyskaliśmy 130 milionów netto, a z tego przedsiębiorstwo 130 milionów, a przedsiębiorstwo energetyczne ma środków własnych dołożyć 30 kilka tysięcy, a nie milionów. Najważniejsza sprawa. Jestem przekonany, że boli to tak zwaną opozycję, bo oni tego nie zrobili, a my to zrobiliśmy. I możemy mieć ogromną satysfakcję. Dopowiem tylko jeszcze jedno. Gwarancja tańszych cen za, kolokwialnie mówiąc, śmieci w regionie i tańszych ciepło w naszych domach. A dlaczego? Rachunek ekonomiczny. Tylko i wyłącznie. Dzisiaj zakład utylizacji odpadów, jak odbiera od nas śmieci z osłon tak zwanych śmietnikowych, to zawozi to do zakładu utylizacji odpadów. Tam wszystko musi być przesegregowane. To, co się nadaje do powtórnej obróbki, jest wyselekcjonowane. A to, co pozostaje, to pozostaje ta frakcja energetyczna, której nie można składować na składowisku, tylko trzeba wywieźć i spalić. I dzisiaj wiecie Państwo, co się dzieje? My materiał do pozyskania ciepła i energii elektrycznej oddajemy komuś innemu, a mało tego, od stycznia po przetargu jeszcze musimy za to zapłacić 860 zł za tonę. Instalacja ze względu na to, ile w ZUO, w Zakładzie Utylizacji Odpadów, jest przetwarzanych tych odpadów, to jest około 20 tysięcy ton. Rachunek prosty? Prosty. Dzisiaj musimy dwa razy po 8 milionów 600, jakby nie liczył, 17,200, tak? Dobrze liczę, 17 milionów 200 musimy zapłacić komuś, żeby mu jeszcze oddać frakcję energetyczną, z której pozyska ciepło i energię elektryczną. A biznesplan jest skalkulowany tak, jak powstanie instalacja termicznego przekształcenia odpadów przy przedsiębiorstwie energetycznym, że przedsiębiorstwo energetyczne płaci 450 zł dla przedsiębiorstwa energetycznego płaci 450 zł. Jest połowę. Więc już w zakładzie utylizacji odpadów dzisiaj pozostanie 8 milionów 600 tysięcy złotych. W związku z tym można inwestować, ale też będzie miało to kolosalny wpływ, żebyśmy my jako mieszkańcy płacili mniej za, kolokwialnie mówiąc, śmieci. A dodatkowo przedsiębiorstwo energetyczne nie będzie kupowało miało czy gazu, tylko dostanie jeszcze pieniądze, że otrzyma frakcję energetyczną, którą spali i z tego uzyska ciepło i energię elektryczną. Same plusy i najważniejsze, to o czym straszą ci nieszczęśliwi, którzy nie doprowadzili do tego, że w Sierpcach taka instalacja powstanie. Straszą, że będzie zanieczyszczenie powietrza. Pewnie ileś osób tutaj obecnych było na wyjazdach studyjnych, które organizowało przedsiębiorstwo energetyczne do miast, gdzie takie spalarnie są. I jak rozmawiam z prezydentami tamtych miast, mówią, że dzięki temu oczyszczany jest na zewnątrz powietrze. Bo jak spalany był miał, przeważnie pył jest nośnikiem wszystkich związków chemicznych. Więc przy spalarni, kolokwialnie mówiąc, śmieci, są takie rygory, jeśli chodzi o filtry na kominach, że 20-krotnie to zmniejsza zanieczyszczenie. A w związku z tym, w stosunku do tego, co dzisiaj mamy, to możemy jasno powiedzieć, będziemy mieli czystsze powietrze, po prostu. Ze względu na rygory, które dotyczą instalowania takich instalacji. A jeszcze jeden dowód podam. Czy ktoś by uwierzył, że Austriacy chcą się truć? Bo ja w to nie uwierzę. A w Wiedniu są 4 spalarnie śmieci. I Wiedeń ogrzewany jest poprzez spalanie śmieci. Skandynawia, Dania, Szwecja, Norwegia to są spalarnie. Czy ktoś słyszał, żeby Duńczycy chcieli się truć? Nie. Zwracają bardzo dużą uwagę na ekologię, na to, żeby mieć czyste powietrze. A dzięki temu będziemy to również mieli. Planujemy rozbudowę biogazowni przy oczyszczalni ścieków i wpięcie jej do systemu ogrzewania miasta. Ja w 2019 roku prosiłem pracowników przedsiębiorstwa energetycznego, aby szukać możliwości budowy instalacji. Dzisiaj mamy tego efekt. Już od 2 lat szukam możliwości, prowadzimy rozmowy na temat wykorzystania biogazowni. Ale nie jak jeden z konkurentów tu powiedział, że skosi trawę na błoniach i z tego zrobi biogazownię.
to może przydomowo i w jednym niewielkim domku, jedną rodziną, to może by te trawy wystarczyło, żeby taką biogazownię zrobić. No ale opowiadają inni różne rzeczy. My chodzimy po ziemi i wiemy, jak to wygląda. I w związku z tym prowadzimy tutaj rozmowy, aby rozszerzyć to, a wtedy przy instalacji termicznego przekształcenia odpadu plus ta biogazownia w okresie letnim jesteśmy w ogóle niezależni od źródeł kopalnych i zewnętrznych. A wiemy, jaki był horror, kiedy kupowaliśmy, to jest pani prezes PEC-u, jak kupowaliśmy, miał ponad po 2000 zł w kryzysie energetycznym. Jeszcze był ból głowy, czy w ogóle będzie to możliwe, żeby kupić. A w blokach czy w mieszkaniach no, ognisk spalić nie będziemy. A ktoś mówił, że chrust zbierać i co innego i można palić. No, ale to nie dotyczy nas. My nie jesteśmy tym zainteresowani. Zagospodarujemy dachy budynków, jednostek miejskich na cele związane z produkcją energii elektrycznej. Już to stosujemy. Jak Państwo mogą zauważyć, po remoncie kapitalnym budynku przy Skwerze Niepodległości mamy fotowoltaikę. I tutaj wytyczne są takie, żebyśmy wszędzie, na wszystkich jednostkach Urzędu Miasta mieli fotowoltaikę i zabezpieczali potrzeby tych jednostek na pobór energii elektrycznej, bo wiemy, że ceny są ogromne, a będą rosły jeszcze bardziej. Opracujemy i wdrożymy koncepcję Green City, polegającą na wprowadzeniu systemu maksymalnego zysku dwutlenku węgla w Przedleskim PEC-u. Tutaj już z panią prezes szukamy możliwości, pani prezes szuka, aby ten dwutlenek węgla, który dzisiaj emitujemy, można było skroplić i wykorzystać na cele inne. Mamy już wiele pomysłów dotyczących chociażby bio. Ja widziałem fantastyczny zakład do produkcji najbardziej ekologicznej sałaty, gdzie to się robi poprzez wykorzystanie dwutlenku węgla. I jak PEC już przygotuje to, będzie wtedy nie płacił za emisję dwutlenku węgla, ale ewentualnie na tym zarabiał, bo znowu, kto z Państwa wie, ile przedsiębiorstwo energetyczne w tamtym roku zapłaciło za wykup świadectw do emisji dwutlenku węgla? Myślę, że mieszkańcy tego nie wiedzą. 45 milionów. Jak ja obejmowałem Urząd Prezydenta, to za udział do emisji dwutlenku węgla płaciło się kilka euro. A w tamtym roku dochodziła ta cena kilka euro za tonę. A w tamtym roku dochodziła ta cena do 100 euro. I stąd i w poprzednim, i w minionym roku ponad 40 milionów trzeba było zapłacić za możliwość emisji dwutlenku węgla. Więc my wychodzimy naprzeciw, aby temu przeciwdziałać. W dalszym ciągu będziemy wymieniać tabor RPK na elektryczny, zeroemisyjny oraz pragniemy rozszerzyć bezpłatną komunikację miejską na kolejne grupy wiekowe. To myśmy w tej kadencji wprowadzili, że dzieci do 9 roku życia jeżdżą za darmo. Wprowadzamy transport zeroemisyjny. Elektryczne autobusy za chwilę już będą jeździły po naszym mieście. A kolejny wniosek na 55 milionów, aby rozbudowywać ten tabor, aby miasto było jak najbardziej zeroemisyjne. Chcemy, by w mieście powstało wiele parków kieszonkowych, zielone skwery oraz będziemy kontynuować zakładanie łąk kwietnych. Zielone skwery, już przygotowujemy wniosek, będziemy starali się o dofinansowanie. Jestem przekonany, że chociażby w tym roku już wiele takich parków kieszonkowych, skwerów powstanie, a jednocześnie mam ogromną satysfakcję, bo w minionej kadencji założyliśmy, tak to się nazywa, łąki kwietne o powierzchni ponad 6000 m2. I widzimy to chyba na łączniku przy Jagiełły, przy Zalewie. Wiele miejsc, gdzie te łąki kwietne pojawiają się i cieszą oko, a jeszcze bardziej proszę zauważyć, jak będzie to wszystko kwitło, ile tam pszczół jest. Ile tam owadów, które sobie z tym radzą, a my nie musimy kosić tego co chwilę jako trawę i podlewać. Same plusy, a jednocześnie myślę, że fantastycznie można spojrzeć, jak to wszystko kwitnie, pięknie wygląda. Taka przed nami ekologia i gospodarka odpadami. To nasz program i to zrobimy. Kolejny temat to zdrowie i bezpieczeństwo. W 2022 roku przy Szpitalu Miejskim w Ciecach powstało Siedleckie Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych. Mamy już nawet i w mediach informacje o tym, jak fantastycznie to wygląda i służymy dorosłym, ale w nowej kadencji naszym celem jest stworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
oraz zróżnicowanych pakietów dla osób starszych umożliwiających wykonywanie badań profilaktycznych. Tutaj powiem, te badania jak najbardziej potrzebne, ale też i do Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci. Jest tu kilkoro nauczycieli. Wiemy, jakie kłopoty coraz bardziej pojawiają się, jeśli chodzi o dzieci i młodzież. A my wyjdziemy naprzeciw i stworzymy to tak, jak stworzyliśmy to centrum dla dorosłych i nie opowiadamy bajek. My chodzimy po ziemi i to, co zapowiadamy, to zrobimy. Szpital miejski sukcesywnie przechodzi modernizację i jest doposażany w nowoczesny sprzęt, rezonans magnetyczny oraz stale poszerza swoją ofertę, uruchamiając nowe oddziały jako oddział rehabilitacji kardiologicznej. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców będziemy dalej wspierać finansową budowę koszar samodzielnego pododziału prewencji policji w Siedlcach. Tutaj już jesteśmy po decyzji, wnioskowałem, bo rozmawiałem z komendantem wojewódzkim, z komendantem miejskim policji od przynajmniej pół roku, jak nie dłużej, po to, aby właśnie taki oddział prewencji i koszary stworzyć tutaj w Siedlcach. Będą trzy miasta w województwie mazowieckim: Radom, Ostrołęka i Siedlce. Będziemy mieli tutaj 96 dodatkowych policjantów prewencji, a więc pomyślcie Państwo sobie, ile patroli więcej w naszym mieście, dbając o bezpieczeństwo i zdrowie naszych mieszkańców. Powiększymy strefę bezpieczeństwa, montując kolejne kamery podłączonego do utworzonego 2 lata temu całodobowego centrum monitoringu. Przeprowadziliśmy pilotaż systemu ostrzegawczego SafePass, który w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo pieszego na przejściach i przejdziemy do wdrażania tego systemu. Tu bowiem wcześniej nie można było tego zrobić. A myśmy zrobili. Centrum monitoringu fantastycznie działa. Teraz już jest zlokalizowane po wyremontowanym budynku na ulicy Prusa. Ten kompleks taki kiedyś był Lasy Państwowe, potem milicja, a teraz jest budynek Urzędu Miasta. Inwestycja za ponad 20 milionów złotych, żeby to wyremontować. Zachęcam tych, którzy tam jeszcze nie byli, bo to jest pałac. Wszystko pod okiem konserwatora zabytków i wiele wydziałów tam właśnie obsługuje mieszkańców, a dodatkowo tam przeniesiemy za chwilę Straż Miejską do tego budynku obok. A już tam funkcjonuje centrum monitoringu, sprawdza się. Wiele spraw zostało zabezpieczonych, jeśli chodzi o bezpieczeństwo naszych mieszkańców. 24 godziny na dobę monitorujemy, kontaktujemy się z Policją, Strażą Miejską, jeśli jest taka potrzeba. SafePassy to jest taki system, który my przetestowaliśmy na 3 maja. Tylko potrzebne są pieniądze, ale teraz, kiedy rozmawiamy z władzami, to te pieniądze trafią do samorządu. 2 słupki przed przejściem, które sygnalizują, że pieszy się zbliża i świecą się na czerwonym. Wszystkie samochody, które przejeżdżają tam, gdzie nie ma sygnalizacji świetlnej, mają informację świetlną, że zbliża się do przejścia dla pieszych osoba, która chce przejść. Fantastycznie. Będziemy mieli pieniądze, będziemy to realizowali. Zdrowie i bezpieczeństwo. To są najważniejsze. To zrealizujemy, szanowni państwo. Oświata, w tym szkolnictwo zawodowe. Będziemy kontynuować remont i modernizację placówek oświatowych. Wybudujemy sale gimnastyczne w szkołach, które ich nie posiadają, oraz przeprowadzimy kapitalne remonty orlików. Jak słyszę, opozycja, szkoły w tragicznym stanie były 5 lat temu. Teraz już mamy wiele szkół wyremontowanych, chociażby elewacja 3 szkoły podstawowe numer 1, 3, 12, 3 szkoły podstawowe numer 2, hale sportowe w tych szkołach, wiele SA, w kilkunastu jednostkach cały system PPOŚ nowy, zabezpieczający te placówki, bieżnie, boiska i wiele innych, a mówiliśmy tutaj, że były tak trudne czasy, ale my sobie radzimy. Bo każdą złotówkę oglądamy 3 razy i zastanawiamy się, gdzie najlepiej ona jest wykorzystana. Boiska sportowe chociażby, tutaj z inicjatywy panów przy tak zwanym elektryku są i w innych szkołach również, po to, abyśmy zabezpieczyli właściwie warunki dla kształcenia naszych dzieci i naszej młodzieży. Od 2025 roku zakończymy budowę branżowych centrów umiejętności, na które pozyskaliśmy 26 milionów dofinansowania.
Te nowoczesne placówki ułatwią młodym Siedlczanom start w dorosłe życie. I kochani, jesteśmy jednym z niewielu miast w Polsce, gdzie takie dwa branżowe centra umiejętności powstaną. Wczoraj tutaj odbyliśmy dużą konferencję właśnie w sprawie branżowych centrów umiejętności. Ogromna rzesza przedsiębiorców, bo to ma łączyć naukę i pracę, naukę i biznes. I wczoraj ja mam ogromną satysfakcję, konferencja tutaj, która się odbyła, nowe wyzwania, nowe pomysły na to, żeby jak najbardziej to rozszerzać, a po to tylko, żeby zabezpieczyć wykształcenie młodym ludziom, którzy potem po skończeniu szkoły nie będą się zastanawiali, a co ja mam ze sobą zrobić, bo będą już właściwie przygotowani do zawodów, które teraz są oczekiwane przez przedsiębiorców. Bo ciągle monitorujemy to, jakie zawody są potrzebne. Ja powiedziałem dyrektorom szkół, ja jestem tym zainteresowany, dobrze, będą klasy wielobranżowe. Bada się rynek, bo jesteśmy w stałym kontakcie z przedsiębiorcami, jesteśmy w stałym kontakcie z cechem przedsiębiorstw różnych, po to, żeby badać rynek. Ile pracowników i w jakiej branży za rok, dwa, trzy będzie potrzeba. Ale branżowe centrum umiejętności jeszcze załatwią inną sprawę, bo przedsiębiorstwa, nie wiem, ma czterech kierowców. W planie ma rozwijanie swojego przedsiębiorstwa i wie, że za dwa lata już tylu kierowców mu nie będzie potrzeba, ale będzie potrzebny inny zawód. Będziemy to robili. Branżowych centrum umiejętności, przekształcenia, nabywanie nowych uprawnień do nowego zawodu i w związku z tym kontynuacja dalej pracy przez tego pracownika, z którego pracodawca jest zadowolony, ale też i pracownik, że pracuje u tego pracodawcy w firmie. A w związku z tym to wszystko zapewnią nam te branżowe centra umiejętności. Chcemy kontynuować zacieśniającą współpracę na linii przedsiębiorstwa szkoły branżowe, to co już mówiłem. Będziemy kontynuowali partnerską współpracę z prywatnymi jednostkami światowymi i żłobkami na dotychczasowych zasadach. Może dla kogoś to jest niezrozumiałe. Jak ja objąłem urząd prezydenta miasta, to było bardzo dużo spraw w sądach pomiędzy tymi, którzy prowadzą placówki oświatowe, przedszkola, bo ciągle z urzędem miasta z byłym prezydentem nie można było się dogadać. A ja zorganizowałem spotkanie i to zrobiliśmy. Tu jest pani radna, może o tym powiedzieć. Mówiliśmy się na uczciwą współpracę. Nie będziemy chodzić po sądach. Będziemy uczciwie współpracować, uczciwie się rozliczać. Od tamtej pory nie mamy żadnej sprawy. I nie będzie. Bo traktujemy się poważnie, bo szanujemy się i doceniamy to. Ja jak objąłem urząd, to dowiedziałem się w grudniu, że w następnym roku od września mi brak 190 kilku miejsc w przedszkolach. I co zrobić? A samorząd ma takie zadania własne i ma to zabezpieczyć. A przy tym, kiedy wcześniej były tylko kłótnie i chodzenie po sądach, zaprosiłem wszystkich dyrektorów, właścicieli przedszkoli, umówiliśmy wszystkie kwestie i od następnego września nie było żadnych kłopotów, żeby te wszystkie dzieci znalazły opiekę i właściwe kształcenie w placówkach. I od tamtej pory tak cały czas jest. I to się nie zmieni. Będziemy poważnie, uczciwie się traktowali i zabezpieczali potrzeby edukacyjne najmłodszych. To zrobimy, jeśli chodzi o oświata i szkolnictwo zawodowe. Sport i kultura. Wybudujemy nowy stadion ekatletyczny przy ulicy Brusa, kalej widowiskowo-sportową, trasy narciarskie i amfiteatr. Stadion ekatletyczny? Tak, bo ten już ma dziesiątki lat. Czy wybudujemy? Wybudujemy. Bo jak miałem przyjemność zarządzać OSIR-em i zajmować się tym stadionem, kiedy powołano mnie na stanowisko dyrektora, okazało się, że na stadionie nie ma jednego siedziska całego. Dramat. Wyremontowałem trybuny. Nie było pieniędzy na to, żeby wynająć firmę, która przykręci siedziska. Jako dyrektor mam satysfakcję do dzisiaj, bo było to wiele lat temu. Jako dyrektor z dwoma pracownikami interwencyjnymi, było to lato, za trzy dni były zawody lekkoatletyczne. No i co zrobić? Przygotowałem szablony dwóch pracowników interwencyjnych od 6 do 22 i przykręciliśmy 1600 siedzisk. Są do dzisiaj zamontowane. Korona nie spadła, a satysfakcja pozostaje i tak będziemy dalej robili. Teraz już
Agencja Rozwoju Miasta przeprowadziła wiele wizyt, ma informacje, co nas interesuje, łącznie ze współpracą z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki, tutaj okręgowym Związkiem Lekkiej Atletyki, bo zawsze pytamy tych zainteresowanych, co im potrzeba, jak to ma wyglądać. Czy zawody będą rozgrywane, bo wcześniej nie można było tutaj oficjalnych zawodów, odpowiedniej rangi, bo były tylko sześć torów, było tylko sześć torów. A potrzebowało się, żeby odpowiednie rangi zawody mogły być rozgrywane. I my to zrobimy. I zbudujemy nowy stadion lekkoatletyczny, hala widowiskowo-sportowa, mamy obiekty, mamy stadion i boiska. Akurat w tym czasie pełniłem funkcję dyrektora OSIR-u. Uczestniczyłem w projektowaniu tego, no w zasadzie zmiana, kiedy się dowiedziałem, że to już jest zrobione poza OSIR-em. Uczestniczyłem w spotkaniach z projektantami, żeby ratować to, co wcześniej ktoś powymyślał. Była też w planie hala widowiskowo-sportowa, ale ja się opierałem na jednym, że ta hala to musi mieć przynajmniej 2-3 tysiące miejsc. To ja wtedy zarobię na utrzymanie tej hali i będziemy tylko do tego dokładali. I teraz to zrobimy, wtedy było to niemożliwe. W pewnym czasie zrezygnowałem z tego, czym się zajmowałem, bo nie zgadzałem się z tym, jak to ma wyglądać w naszym mieście, ale teraz to przeprowadzimy i zbudujemy halę, amfiteatr, uporządkowaliśmy teren. Jak tylko pojawią się środki, ja jestem w 100% pewny, że się pojawią, to w tym samym miejscu powstanie amfiteatr na potrzeby naszego miasta, na potrzeby naszych mieszkańców. Zgodnie z koncepcją zagospodarowania błoni siedleckich i zalewu powstaną nowe tereny rekreacyjne dla wszystkich ceniących sobie aktywne spędzanie wolnego czasu, w tym kompleks basenów zewnętrznych, saun tężni i kortów tenisowych. Mamy już koncepcję, wcześniej było to niemożliwe. A my przygotowaliśmy w tej kadencji koncepcję zagospodarowania zalewu. Mamy pump track zgodnie z tą koncepcją. Nie wiem, czy każdy z Państwa widział, to zachęcam na spacer wokół zalewu. I fantastyczny tor dla młodych ludzi, którzy przyjeżdżają i wykonują super ewolucję na rowerach. Dorosłym to radzę, żeby wcześniej potrenować, a dopiero potem wsiadać na rower i jeździć po tym pump tracku, bo młodzież tam no, wyczynia cuda. Ale jest, takie było zapotrzebowanie. Takie mam ogromną satysfakcję, bo kiedyś w mieście nie było skateplazy, nie było gdzie pojeździć na rolkach, na BTM-ach, na deskach. Młodzież chodziła od jednego do drugiego wodarza, pytała i nic się z tym nie działo. Przyszli do mnie jako dyrektora OSIR-u i zbudowaliśmy wtedy fantastyczną skateplazę, która służy do dnia dzisiejszego i projektował to najlepszy według nich fachowiec, jeśli chodzi o skateplazę w Polsce i nie tylko. I mamy to do dzisiaj i służy, bo młodzież. Wychodźmy naprzeciw i słuchajmy tego, czego młodzież chce. Wtedy skateplazę, a dzisiaj pump track dla kolejnej grupy mieszkańców po drugiej stronie miasta. I to, co również wpisywało się w tę koncepcję zagospodarowania zalewu, to budynek wielofunkcyjny. Tu jeden z moich oponentów jakoś się uparł i tylko zapamiętał toalety z tego. Nie wiem dlaczego, może no rzeczywiście są rewelacyjne. Ale to tylko jeden z elementów budynku wielofunkcyjnego, bo mamy tam całe zaplecze do obsługi zalewu. Mamy również kawiarnię, mamy w końcu normalne pomieszczenie dla ratowników, dla służby medycznej, garaż na łodzie dla ratowników. A nie wiem, czy Państwo pamiętacie, do 19 roku stał tam taki zielony kontener. Teraz jest przesunięty koło boiska do koszykówki i w tym kontenerze byli i ratownicy, i wszyscy do obsługi zalewu, no i to i tojki w koło. A teraz nie podoba się tym, którzy przyjęli to, bo ja przeprowadzaliśmy przetarg. Przetarg nie wyszedł, bo nie zgłosił się żaden wykonawca. Wnioskowałem do Rady Miasta o to, aby zwiększyć środki. Rada Miasta zwiększyła środki i wybudowany jest fantastyczny budynek do obsługi zalewu. A teraz krytykują, że taki budynek powstał. Nie rozumiem tego, ale nas to nie interesuje. My robimy to, co potrzebne jest dla miasta i mieszkańców, mamy z tego satysfakcję i tak będziemy postępowali. I to, co mówiłem, jeszcze może wrócimy na chwilę. W
poniedziałek albo wtorek już zgłoszę do Rady Miasta temat dotyczący koncepcji zagospodarowania błoni siedleckich. Znowu młodzi ludzie, tak jak z koncepcją zagospodarowania zalewu, fantastyczna wizja, dwa tematy, otwarte, kompleks otwartych basenów, korty tenisowe, również wiele innych atrakcji do rekreacji, do czynnego uprawiania sportu, a również do wycieszonego odpoczynku. I taką koncepcję przedstawimy zagospodarowania błoni siedleckich. Znowu, do tej pory było to niemożliwe, teraz już się to stało i jest. Kochani, to jest nasz program na nadchodzące 5 lat. Proszę o gromkie brawa, żebyśmy mieli 100% na pewno. To jest do zrealizowania i to zrealizujemy. Bo my patrzymy w przyszłość, bo jesteśmy optymistami, bo jesteśmy wizjonerami, ale wizjonerami, którzy chodzą po ziemi, a nie obiecują tak, jak to niektórzy, to brakuje mi tylko też tych obietnica, co niektórych kosmodromu. I wtedy tylko co to się ma do rzeczywistości potrzeb naszych mieszkańców. Komitet Wyborczy Wyborców, Stowarzyszenie Mieszkańców Bezpartyjne Siedlce i Koalicja Obywatelska. Idziemy po zwycięstwo, a potem po to, aby służyć mieszkańcom i naszemu miastu. Bo tacy jesteśmy. Prawdziwi, uczciwi, nie chowamy się, nie opowiadamy mieszkańcom, że jesteśmy silni, bo jesteśmy naturalni. Jestem przekonany, że mieszkańcy to dostrzegają, bo my, członkowie Stowarzyszenia Mieszkańców Bezpartyjnej Siedlce, nie musimy się niczego wstydzić, bo pokonaliśmy wiele miejsc wstydu, bo Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, nie macie czego wstydzić, bo wspierała też nas w tych projektach, żebyśmy miejsca wstydu wyeliminowali z naszego miasta. Ja mam ogromną satysfakcję, bo przez pierwsze kilka lat naprawdę jako prezydentowi było mi wstyd kogoś zapraszać do Siedlec, żeby odwiedził mnie w urzędzie miasta, czyli w ruinie, która stała. Teraz już mamy, myślę, że wszyscy mamy ogromną satysfakcję, my mieszkańcy, że mamy reprezentacyjny budynek Urzędu Miasta. Ale jakoś opozycjoniści do nas tylko tam chcą robić zdjęcia. Nie dziwię się, ale dlaczego tego nie zrobili wcześniej? Skwer Niepodległości, czy wszyscy Państwo wiecie, że tam jest ponad 6 tysięcy nasadzeń? Park Aleksandria czekała dziesiątki lat na to, żeby przywrócić to miejsce mieszkańcom. Ponad 100 tysięcy nasadzeń. A dzisiaj ja z ogromną satysfakcją słucham, jak dzieci się licytują z rodzicami, jak jest lato. Po 22 rodzice chcieli być pójść do domu, a dzieci są dalej siedzieć na placu zabawek. Ale nie dziwię się, bo jest fantastyczny. Bo jest fantastyczny park. Ja z satysfakcją oglądam, jak przychodzą osoby, starsze i młodsze, siadają na ławki i czytają tam książkę. I nie tylko na ławce z księżną Łokińską, ale również te inne. Fantastyczne nasadzenia. Dalej mamy tutaj, oczywiście gościmy w ośrodku, w Miejskim Ośrodku Kultury. No, podpisano tutaj umowę z panem dyrektorem. Widziałem tutaj też i pana dyrektora z Centrum Kultury i Sztuki. Też mamy podpisaną umowę z Biblioteką Miejską, z Petatekiem. Bo jak Państwo pewnie już zauważyli, od momentu otwarcia parku cały czas jakieś wydarzenia. Cały czas coś się dzieje, bo mi na tym zależy. I łącznie z jogą, żeby rodziny przyszły, rozłożyły kocy i chciały tam posiedzieć, spędzić fajny czas w tak fantastycznym miejscu, jakim jest Park Aleksandria. Przed nami kolejny temat, czyli remont starego parku, ale to już są konsekwencje tego, co robimy. I kolejne miejsca eliminujemy. Jak słyszeliście pewnie Państwo, co niektórzy potem się wymieniają, mąż i żona, i krytykują, jakie to nieszczęście stało się na placu Sikorskiego. A wcześniej było fajnie, szaro, bury i ponuro i doły. A teraz mamy fantastyczne miejsce, gdzie można z przyjemnością pójść. Ja nie wiem, jak to działa, to jak jedzenie pestek. Pójdę i tam siedzę przy tej fontannie, fantastycznie odpoczywam, szum wody, muzyka, światła i ten fantastyczny uśmiech i szczebiot dzieci, które są zadowolone i szczęśliwe, że mamy taki plac Sikorskiego. I myślę, że przed nami kolejne takie miejsca właśnie eliminowania miejsc, jak nazwaliśmy to wcześniej, miejsc wstydu,
po to, żebyśmy mieli satysfakcję z dobrze wykonanej roboty dla mieszkańców, dla naszego miasta. Brawa dla Państwa, witam tę drużynę. Jestem przekonany, że razem zmienimy dalej, będziemy zmieniali miasto nasze na lepsze. Bo przecież jak nie my, to kto? A Siedlce to? A Siedlce to my. Takie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję wszystkim obecnym. Dziękuję Państwu, że tworzymy tę fantastyczną drużynę, która będzie z determinacją walczyła o to, aby w tym mieście były jak najlepsze warunki do życia. Dziękuję serdecznie.